I witam w kolejnej odsłonie symulatora Flight Gear. W dzisiejszym odcinku pokażemy tutaj sobie pogodę, jak to wygląda, jak wyglądają różne warunki atmosferyczne oferowane przez twórców Flight Gear oraz w ogóle jakie tu mamy opcje związane z pogodą. Także wyjdźmy sobie z kokpitu może na widok zewnętrzny, żebyśmy też mogli to lepiej zobaczyć. Może jeszcze się trochę też oddalę. Jeżeli chodzi o w ogóle opcje graficzne, to pokazywałem to w poprzednim tutaj odcinku, jak sobie ustawić w miarę maksymalnie grafikę, tak żeby nawet tutaj chmurki rzucały cień. I przypominam, że jesteśmy ciągle na lotnisku w Warszawie, na Okęciu. Tutaj jestem samolocikiem Cessna, domyślnym samolotem oferowanym we Flight Gear i też jednym z lepiej wykonanych samolotów. Ale przejdźmy sobie tutaj do zakładki, do menu środowisko i mamy tutaj pozycję pogoda. I tutaj twórcy tego symulatora przygotowali nam dwie takie opcje do wyboru, jeżeli chodzi o pogodę. Jakby o silnik pogodowy, tak? Select Weather Engine, czyli wybierz sobie silnik. Pierwszy to jest podstawowa taka pogoda, druga to jest bardziej szczegółowa. Tutaj różnica jest taka, że ten Basic Weather jest rekomendowany dla lotów Multiplier, czyli jeżeli połączymy się tutaj przez Multiplier do sieci, to dobrze jest wtedy sobie użyć tej prostej pogody. No i mamy też pogodę bardziej szczegółową, bardziej zaawansowaną, może też bardziej realistyczną. Ja sobie domyślnie używam tej, jako że bardziej latam teraz offline. I oba te silniki oczywiście korzystają z metaru. Tu mamy na dole podany metar, jaki jest obecnie. Metar, czyli to jest właśnie taki raport pogodowy. Tutaj mam opcję, że pogoda jest właśnie pobierana jako live data, czyli pobierane są dane z internetu, czyli tak naprawdę ten metar jest pobierany z internetu dla lotniska w Warszawie, bo się teraz znajduje w Warszawie. No i ten metar jest parsowany i odczytywany i tak jego parametry są aplikowane do tych silników pogodowych. No i zobaczmy sobie tutaj od początku, co my to mamy. Wybierzmy sobie na przykład pogodę podstawową. Mamy tu różne też opcje konfiguracyjne, ale najpierw musimy sobie tu zaznaczyć ten checkbox, żeby ten przycisk nam się aktywował. I tutaj możemy sobie na przykład ustawić na początku warstwę chmur. Tutaj mamy wszystko w wysokości, w stopach nad poziomem morza, nad średnim poziomem morza. No i możemy sobie podać pewne wysokości i powiedzieć, że na danej wysokości ma być jakaś warstwa chmur, że na przykład albo że niebo ma być czyste, albo że parę chmurek, albo że tak tych chmurek ma być coraz więcej. Możemy też podać jakby grubość tej warstwy chmur. Podajemy to też w stopach. Tutaj mamy opady. Możemy sobie włączyć, że pada deszcz. I w tej chwili, no tu może z kokpitu lepiej to też widać. Widać też krople deszczu na szybie. Da się to przesunąć? Da się. Także całkiem fajnie to się prezentuje. I możemy sobie jeszcze włączyć, o tu też widać, że tak ta skala deszczu i zwiększam intensywność deszczu, tym te krople na szybie są też większe. I możemy sobie też włączyć opady śniegu. Tak to wygląda. Tutaj możemy sobie podać, jakie jest ciśnienie atmosferyczne. Podajemy to w calach subkartenci, czyli w jednostkach używanych w Stanach Zjednoczonych na przykład. Tutaj mamy podane różne parametry pogodowe, możemy sobie wpisać dla też różnych wysokości. Tu mamy wysokości na przykład dla podane w stopach i też patrząc właśnie od średniego, licząc od średniego poziomu morza albo licząc od elewacji gruntu. Czyli tutaj możemy sobie ustawić różne warunki pogodowe, tak, patrząc na wysokość od gruntu albo ogólnie licząc od uśrednionej wysokości nad poziomem morza. I tu podajemy sobie te wysokości i dla każdej z tych wysokości możemy podać sobie tak. Możemy podać sobie kierunek, skąd wieje wiatr. Możemy też podać sobie prędkość wiatru w węzłach. Tutaj możemy sobie podać widoczność w metrach, temperaturę powietrza, temperaturę punktu rosy. I tu możemy sobie podać jeszcze stopień turbulencji powietrza, że na przykład nie ma turbulencji, lekkie, średnie i tutaj duże. No i tak samo tutaj dla tych opcji. Także tutaj możemy tu sobie całkiem sporo pokonfigurować jeszcze, jeżeli chodzi o Basic Weather i mamy jeszcze
kolejny engine pogodowy, czyli pogodę szczegółową. Też mamy tutaj przycisk z opcje zaawansowane. Jest tego trochę i tu jak też widzimy, jest to pogoda przepisana z metaru, czyli na przykład jeżeli zobaczymy sobie, że mamy tutaj wiatr 50, wieje z kierunku 0,50 i prędkość wiatru 11 węzłów, to możemy zobaczyć, że to jest pobrane z metaru, to jest na przykład ta informacja dokładnie, czyli 0,50 to jest to 50 i 11 jako 11 węzłów prędkość wiatru. Możemy sobie na przykład jeszcze ustawić pewne opcje co do porywów wiatru, tak jakby częstotliwość występowania porywów, to jest jakiś współczynnik porywu, czyli może siła tych porywów, siła tego porywu może względem tej jednostki czy tej prędkości. Tutaj mamy tak, kierunek, różne kierunki, tak, czyli w sensie czy kierunki podmuchów są zmienne, czy może wieje to bardziej z jednego kierunku. Też jakiś model wiatru możemy sobie wybrać. Także jest tutaj tych opcji trochę. Możemy tutaj dalej sobie wybrać termikę, czyli prądy wznoszące, na przykład dla szybowania, dla szybowców. Tutaj trzeba sobie wtedy włączyć tą opcję, żeby termika była w ogóle generowana. Tutaj w poprzednim odcinku włączyłem też sobie te dwie opcje, czyli realistyczna bardziej widoczność i rysowanie cieni chmur, czyli na ziemi, czyli tu mamy te cienie, bardziej zacieniony obszar na ziemi. Tutaj mamy jaśniej, bez cienia rzucanego przez chmury. No i tutaj też mnóstwo różnych suwaczków też do ustawienia sobie pogody, na przykład turbulencje, czy zanieczyszczenie powietrza, jakieś tam właściwości mgły, widoczność, także tak, całkiem sporo do konfiguracji. Mamy tu jeszcze kolejny przycisk, konfigurację wiatru. Tu jakby podajemy sobie współrzędne geograficzne, dla których chcemy te współrzędne sobie ustawić. No i mamy tutaj w kolumnach podane różne poziomy wysokości, poziomy lotu. Tak, zero, tak by na średnim, na wysokości średniego poziomu morza. I tu mamy poziomy lotów, czyli trzeba dodać sobie jeszcze dwa zera, czyli tu mamy po kolei na przykład 5000, wysokość na 5000 stóp, na 10000 stóp i tak dalej. I tu dla każdej tej kolumny możemy sobie podać właśnie kierunek wiatru, skąd wieje wiatr oraz jego prędkość w węzłach. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o opcje zaawansowane dla pogody tutaj szczegółowej. I tu jeszcze jak mówiłem, mamy tutaj do wyboru, skąd tą pogodę mamy sobie wziąć, a możemy sobie wziąć na przykład pobrać z serwerów jako rzeczywistą pogodę. W tej chwili mam to tak ustawione. Ale oprócz tego mamy różne też presety i na przykład też ciekawe jest to, że możemy tutaj też wybrać sobie manual input. I teraz tak jak tu mamy opis, możemy sobie sami tutaj ten metar podać. Albo nawet możemy sobie zmodyfikować ten, co był wcześniej załadowany. Także tu jest też ta bardzo fajna opcja, że jeżeli wybierzemy sobie tutaj jakąś pogodę, na przykład sztormowy poniedziałek, a dalej sobie ustawimy manual input, tak, to teraz ten sztormowy poniedziałek mogę edytować. Tak, także tutaj na przykład mogę sobie zmienić, że porywy wiatru będą na przykład lżejsze. Niech to będzie na przykład 40, tak, i wtedy tak zostanie zaaplikowana taka pogoda, jak tutaj podam. I na przykład weźmy sobie, zmodyfikujmy dane tej rzeczywistej pogody trochę. Na przykład zmieńmy coś z chmurami, bo w tej chwili mamy tu napisane kawok. Jeżeli nie wiemy jak czytać metar i o co tam chodzi, jakie wartości możemy podać, to polecam na przykład stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, gdzie tutaj mamy podany format metaru, jak go czytać i jakie tutaj wartości właśnie może przyjąć ten metar. Jeżeli sobie wyszukam kawok, tak, tutaj mam kawok. Co to oznacza? To oznacza, że ma zastosowanie, jeżeli nie jest obserwowane zachmurzenie istotne operacyjnie, tak, nie są obserwowane chmury, jakieś rodzaje chmur i tak dalej. Żeby sobie tutaj podać jakieś chmury, tu mamy zachmurzenie, tak, a nawet sobie skopiujmy to. To by oznaczało, że zachmurzenie jest 3 albo 4 ósme nieba, bo procentowo tak, 30 tam 8 i 50%. Liczba by oznaczała chyba podstawę chmur, tak, wysokość podstawy chmur, to jest tutaj, tak, tą kolorem. I broken, czyli niebo zakryte, czyli bardziej tutaj zakryte niebo chmurami, od 62 do 87%. I tutaj podstawa chmury jest troszkę wyższa wtedy, tak?
No i ja sobie to na przykład wpiszę. SCT BKN005. Dajmy sobie apply. O, i czytuje nam się nasz własny metar, gdzie dodało tutaj więcej chmur. I rzeczywiście są, ta pierwsza warstwa jest dosyć nisko. Także można tu się nawet całkiem fajnie bawić. Jeżeli jeszcze bardziej bym sobie zniżył. Tak, tak to się prezentuje, nawet ładnie to wygląda. Możemy sobie też dodawać właśnie różne warstwy chmur, różny poziom zachmurzenia i podstawę tych chmur. Także świetnie to działa. Ale zobaczmy sobie teraz jeszcze tutaj, jakie mamy presety. Tu jest to fajnie podzielone, że tak, pierwsze parę presetów odnosi się co do wyżów i niżów. Tutaj mamy pierwszy, że znajdujemy się w centrum wyżu. Później znajdujemy się troszkę tam dalej od centrum wyżu, czyli jest po prostu już bez core, czyli bez rdzenia wyżu, tylko sam wyż. Później mamy granicę wyżu, później mamy granicę niżu. Później mamy już sam niż, później jak centrum niżu. No i zobaczmy sobie po kolei. Na przykład weźmy sobie ten rdzeń wyżu. Zaplikujmy go sobie, zobaczmy, jak to wygląda. No i tu mamy opisane, że także jest to właśnie centrum regionu wysokiego ciśnienia, charakteryzującego się opadającym powietrzem, a za tym słabym rozwojem chmur o wysokiej widoczności. Tak, czyli jest tutaj rzeczywiście bardzo dobra widoczność, chmur prawie że nie ma, są tam gdzieś tylko te chmury wysokich warstw i jest to całkiem fajna pogoda do latania. Zobaczmy sobie kolejny preset, jest to po prostu region wysokiego ciśnienia. I tak on wygląda. I mamy też opisik, że jest to właśnie region wysokiego ciśnienia charakteryzującego się, tu jest jakaś literówka, charakteryzuje się rozwojem chmur cumulus. No i też jest w sumie dobra widoczność. Także tak to wygląda też. Też i graficznie się fajnie prezentuje. OK. I zobaczmy sobie granicę wysokiego ciśnienia, regionu wysokiego ciśnienia. I tutaj tak to wygląda. Co tu mamy w opisie? Granica regionu wysokiego ciśnienia, w którym masa powietrza staje się niestabilna i mogą pojawiać się różne chmury konwekcyjne i stratus, tak? Chmury stratus, czy też stratyfikacyjne. I jedziemy dalej. Zobaczmy sobie kolejny. To jest granica tym razem już niskiego ciśnienia, czyli wchodzimy już w niskie ciśnienie. Wczytajmy to sobie. I granica regionu niskiego ciśnienia, w którym masa powietrza jest niestabilna, a chmury konwekcyjne zaczynają tworzyć warstwy i łączyć się w chmury stratus. I tak się prezentuje niebo. Widoczność jest już trochę gorsza. I zobaczmy sobie kolejny preset. Był border, teraz będzie po prostu strefa niskiego ciśnienia. Tak, tu już mamy opady deszczu, większe zachmurzenie. Jaki tu mamy opisik? Region niskiego ciśnienia, charakteryzujący się podnoszącym się powietrzem, czyli tak bardziej chmur się tworzą, czyli powszechnym tworzeniem się chmur stratyfikacyjnych i początkowym deszczem. Tak, czyli tutaj taki mamy lekki deszczyk i dosyć mocno zakryte niebo. No i oczywiście widoczność też już jest dużo gorsza. I mamy rdzeń, czyli centrum też niskiego ciśnienia.
Włączmy to sobie. O, widzimy, że widoczność pogorszyła się jeszcze bardziej. Zostały też włączone światła na lotnisku. I co my tu mamy w opisie? Rdzeń regionu niskiego ciśnienia, charakteryzującego się zachmurzeniem, słabą widocznością na ziemi i znacznymi opadami deszczu. Okej. Także po prostu też i mocniej pada. Tak i takie mamy presety, jeżeli chodzi jakby o wyż i niż, o te płynne też przejścia między regionami od wyżu do niżu. I dalej mamy kolejne presety, jest to coś takiego jak ciepły sektor. I przestało padać i jest lepsza pogoda. I tutaj mamy w opisie, że ciepły sektor charakteryzuje się wysoką wilgotnością powietrza i zamgleniem sięgającym dużych wysokości, ale poza tym w dużej mierze konwekcyjnym rozwojem chmur. I tak się prezentuje ciepły sektor. Jedziemy dalej. Dalej mamy dobrą pogodę po prostu. Zaaplikujmy sobie dobrą pogodę i tak to się prezentuje. Także idealna pogoda na 100 dolar hamburger. Tak, i zobaczmy sobie dalej. Burza. Włączmy sobie burzę. Mamy deszcz. Troszkę się chmurki dodają. Ok, widoczność mocno spadła. O, mamy tutaj mocne opady deszczu. Tutaj nam się też pod ziemią utworzyła tęcza. Jeżeli chodzi o opis burzy, tak, mamy gorący i wilgotny letni dzień z burzowymi rozładowaniami po południu. Przygotuj się na zmniejszenie widoczności podczas przelotnych opadów deszczu i silnych podmuchów w pobliżu burzy. Czy usłyszymy jakieś grzmoty? Na razie nie. Czy nad nami jest chmura? No rzeczywiście jest chmura nad nami, więc mamy opad deszczu. Tak, także tam się kłębią chmury burzowe i tutaj też się wykłębiły chmury burzowe. I zobaczmy sobie kolejny preset. Jest to sztormowy poniedziałek. Także taki najgorszy chyba rodzaj burzy. Tutaj możemy sobie przeczytać, że z metaru, że wiatr wieje z prędkością 35 węzłów, a w porywach nawet do 50 węzłów. I właśnie chce mi porwać chyba samolot, bo mamy bardzo mocne podmuchy wiatru. Tam w oddali, o, mamy burzę czy pioruny. Tak, nawet dźwięk jest fajnie oddany tych piorunów. Także jest to dosyć fajnie zrobione to wszystko. No i tu co my mamy tutaj w opisie? Burzliwy poniedziałek. Masz ochotę na przygodę. Należy unikać porwistych wiatrów z zachodu i odosobnionych burz. No i zapnij pasy, bo będzie niebezpiecznie. O, właśnie chyba uszkodziło mi samolot. Tak, porwało mi samolot. Takie mamy tutaj wiatry porwiste. Tutaj przy okazji możemy zobaczyć, że zaimplementowano, chyba przynajmniej w tym samolocie, pewien model zniszczeń. Urwało mi skrzydło.
No także tutaj byłoby ciężko latać. Zobaczmy sobie kolejną pogodę. Są to takie minima dla lotów Visual Flight Rule. Włączmy to sobie. Oho. Tak, czyli jest to pogoda, gdzie jeszcze można latać z widocznością i obserwowaniem tak, terenu. Ale są to takie minimalne warunki na taki lot. Mamy duże opady deszczu, zachmurzone niebo, widoczność też jest dosyć niska. Widoczność jest 5 km. No i opisik, że jest po burzy, ograniczona widoczność i zachmurzenie. No i pytanie a la Shakespeare, lecieć czy nie lecieć? Oto jest pytanie. Bardzo fajnie to się prezentuje. Kolejne tutaj opcje to mamy co do podejść ILS wedle właśnie kategorii pierwszej, drugiej i trzeciej. Czyli mamy takie minima pogodowe dla danych kategorii ILS, bo te właśnie kategorie są tak pogrupowane ze względu na pewne minimalne warunki pogodowe, jak właśnie widoczność, chyba najważniejszy taki parametr. I ustawmy sobie kategorię pierwszą. I tak to się prezentuje, jeszcze chmurki doszły. No, widoczność jest bardzo niska, tu mamy, że widoczność jest 800 metrów tylko. No i mamy opisik, że jeżeli właśnie jakby potrafisz latać na Instrumental Flight Rule, czyli wedle przyrządów tylko, no to właśnie możesz tutaj sobie, możesz się sprawdzić, tak, tylko czy potrafisz. No, także taki opisik zachęcający do wyzwania, żeby sobie spróbować podejścia ILS na kategorii pierwszej z dosyć niską widocznością, ale to nie wszystko, bo możemy sobie jeszcze ustawić tutaj kategorię drugą, czyli minima pogodowe dla kategorii drugiej. I tu widzimy, że już jest widoczność jeszcze mniejsza, 400 metrów, włączmy to sobie. I proszę bardzo, no ledwo co widać. I opisik mamy taki, że przy widoczności zaledwie 1/4 mili i chmurach na wysokości 100 stóp nie widać dużo pasa startowego tak na sekundy przed lądowaniem, że tak nie widać nawet pasa. Zaufaj swoim instrumentom, aby pozostać no, przy życiu, tak? Także bardzo ciekawe opcje i mamy trzecią kategorię do podejścia ILS. No i tutaj już jest masakra, zobaczcie jaka jest ograniczona widoczność, tylko do 100 metrów. Także tak to wygląda. Jak jestem oddalony kamerą, to już nie widać nawet ziemi. Co tu mamy w opisie? To jest poziom ekspercki. Ledwo co widać drogę kołowania z kokpitu, nawet jeżeli jesteś na ziemi. Mgła i mrzawka, poziom zamarzania na tysiącach stóp, tak? Czyli mamy jeszcze nie dość, że niską widoczność, mamy jeszcze przymarzanie. No jest tutaj mocne wyzwanie, także jeżeli chcemy sobie poćwiczyć właśnie podejścia ILS, bardzo fajna opcja. Oczywiście tutaj lotnisko musi być też wyposażone w ILS-a dla odpowiedniej kategorii, tak, czyli ILS-a spełniającego te minima pogodowe. Jeżeli sobie znajdziemy jakieś lotnisko na przykład z takim minimum dla kategorii trzeciej, możemy sobie włączyć tą pogodę i tak trenować takie podejścia. Bardzo fajne wyzwania. I ostatni tutaj preset pogodowy, czyli poranna mgła. Zobaczmy sobie poranną mgłę. Widzimy, jak się poprawia widoczność. O. Ale mamy mgiełkę i opisik do tego. Mgła pojawia się tego jesiennego poranka. Oczekuj dobrej widoczności nad warstwą mgły.
Jednak przejście przez to może być wyzwaniem. No jakby jeżeli uda ci się jakby przez to no, przelecieć przez te 500 metrów w górę, wzbić się, no to zobaczymy słońce, tak? Czyli opuścimy tą warstwę mgły. Też bardzo fajny efekt może być tutaj wizualny na tym presecie pogodowym. I jeszcze tutaj co do tego okienka pogodowego, warto tutaj zauważyć, że mamy nowy przycisk, który pojawił się właśnie w tej wersji obecnej, w której jestem, w tej wersji preview. Tego przycisku jeszcze nie ma dla starszych wersji tam 2018, w tej stabilnej 2018 tego przycisku jeszcze no, nie było. I tutaj mamy taki właśnie opis tego metaru, jakby parser dla tego metaru. Jeżeli nie potrafimy go przeczytać, co tutaj to wszystko oznacza, to możemy sobie włączyć tutaj to okienko i tak zobaczyć wszystko jakby tak po ludzku napisane. Tutaj też taka mała uwaga, że oczywiście okienka w tym smeltorze można, przynajmniej niektóre, albo te co można, po prostu można sobie powiększać ich rozmiar. Nie jest to intuicyjne, bo ten kursor się nie zmienia, ale można właśnie najeżdżając na krawędź okna złapać, tak, próbować tu złapać tą krawędź i skalowanie okna będzie możliwe. Ale dobrze, wróćmy do metaru i po prostu tak, tutaj mamy te informacje. Jeżeli chodzi o airport, tu jest XXX, bo to jest preset. Normalnie jakbym wziął dane z internetu, to by był na przykład kod EPWA, czyli kod ICAO Warszawy. I dalej mamy datę i czas raportu tego metaru, czyli kiedy został wygenerowany. Tu mam przykład 2020, 6.01, godzina 23.45 czasu UTC i to jest na przykład ta informacja. Tu rozumiem, że rok i miesiąc jest brany z aktualnej, tak, tutaj z aktualnego ustawienia mojego w symulatorze. Dzień jest pierwszy po prostu wzięty. Nie wiem dlaczego, ale tak sobie może wymyślili. I tu mamy tą informację stąd wziętą, tak? To jest 01, to jest dzień pierwszy, dzień miesiąca i godzina 23.45 czasu Zulu, Zulu, czyli UTC. I tu mamy prędkości wiatrów 000. I tu mamy też to podane, że wiatr non, czyli żaden. Tu jeszcze mamy widoczność 800 metrów i widoczność jest wzięta z tego parametru, tak? 0800, czyli 800. To jest w metrach. Mamy też fajnie przetłumaczone, ile to jest mil. I dalej tu mamy temperaturę powietrza 8 stopni Celsjusza i też mamy podane w Fahrenheitach. I dalej mamy punkt, temperaturę punktu Rosy. Jest to też 8 stopni, czyli mamy wilgotność powietrza 100%, bo te dwie temperatury się pokrywają. I te temperatury są wzięte stąd. To jest właśnie 0,8 łamane na 0,8. Jeżeli chodzi o wilgotność, to jest po prostu wyliczone z tych dwóch temperatur. To nie jest tutaj podawane w metarze. I mamy ciśnienie atmosferyczne 1026 hektopaskali. I to jest ta informacja, z tym, że tu mamy podane to w calach subkartęci, czyli 30,30 i to jest ta informacja. I tutaj przetłumaczono nam właśnie też na jednostkę w hektopaskalach. Jakby tu metar też może podawać w hektopaskalach, wtedy podaje się literkę Q i wartość na przykład 1026. I dalej mamy, że tak, warunki pogodowe, że jest mgła i to jest parametr ten, FG i kondycja nieba, że niebo jest czyste, czyli to jest ten parametr NCD. Tak, bo rzeczywiście jak wylecimy poza tą mgłę, jak tutaj mogliśmy przeczytać w opisie, tak, ponad 500 stóp, jak wylecimy to zobaczymy czyste niebo. Także bardzo fajny feature, że dodali tutaj tą description metaru, jeżeli ktoś nie potrafi tego przeczytać, to możesz tutaj szybko się posłużyć. Poza tym mamy tłumaczenia na inne jednostki, jeżeli potrzebujemy. Tak, bo na przykład w moim samolocie tutaj na wysokościomierzu podajemy no, nastaw ciśnienia atmosferycznego w calach subkartęci, a jeżeli byłby podany metar, tak tu mamy teraz, jak pobiorę sobie dane rzeczywiste, to tutaj mamy no, ciśnienie w hektopaskalach. A jeżeli chciałbym tu wiedzieć, ile mam wprowadzić to w calach subkartęci, to nie muszę przeliczać, mam to podane tutaj od razu. Także tutaj bardzo fajne feature'y są, jeżeli chodzi o pogodę. Dobrze, mój uszkodzony samolot
sobie to dalej stoi rozbity. Zobaczmy sobie, co jeszcze oferuje tutaj menu środowisko. Mamy dalej ustawienia środowiska, ale to są bardziej ustawienia graficzne, które chyba nie mają wpływ na warunki pogodowe, tak jak na przykład tekstury, czy to śnieg, czy zima. Ja to pokazywałem odcinek wcześniej, jak to wszystko wygląda. Tak samo te wszystkie suwaki omawiałem wcześniej, więc nie będę się tutaj powtarzał, ale tak możemy to sobie ustawić, że na przykład jest pokryte jakąś tam roślinnością, tak, powierzchnia ziemi i tu różne suwaki do ustawień co do powierzchni ziemi, przed zapylenie i takie inne opcje. To pokazywałem odcinek wcześniej i mamy opcję czasu. Bardzo fajna rzecz, możemy sobie właśnie ustawić czas, ale też co najważniejsze porę dnia, czyli godzinę. Obecnie mam wybraną opcję po południu, tak chyba sobie ustawiłem w launcherze, więc jest 13:14. Tu mam oczywiście ustawienie co do roku, miesiąca i dnia. Tu mamy pewne też takie presety, czyli takie zestawy, które możemy od razu szybko kliknąć. I mamy pierwszą opcję jako clock time. To jest po prostu pobranie czasu systemowego z mojego komputera. Więc ja teraz mam godzinę 22:31 i taka godzina została ustawiona w symulatorze i widzimy, że jest po prostu ciemno. Tu widzimy też ciała niebieskie na niebie. Co ciekawe, te ciała niebieskie wszystkie są odwzorowane oczywiście też tak jak w rzeczywistości. Wszystko jest tak jak na nieboskłonie prawdziwym. I dalej możemy sobie na przykład ustawić, że jest świt, później tam poranek, czy południe, popołudnie i tam zmierzch i noc. Także tu mamy takie presety i widzimy właśnie wschód słońca. Także całkiem fajnie to się prezentuje. Dalej możemy sobie, tutaj mamy opcję do przyspieszenia upływu czasu. Oczywiście fajna opcja, jeżeli mamy jakiś nudny lot na trasie i nic się nie dzieje, to możemy sobie po prostu przyspieszyć czas. Tutaj możemy dać sobie plusikiem i mamy 2 razy szybciej, 4 razy szybciej, 8 razy szybciej. I tak dalej, tylko tutaj zauważmy, że ustawiając wysokie wartości bardzo spada klatkowanie i po prostu symulator staje się mało responsywny i w tej chwili tak mam. Więc sobie to zmniejszę i też minusikiem możemy iść w drugą stronę, czyli czas upływa do przodu, ale tak odpowiednio wolniej, na przykład 0,5 razy wolniej, tak 1/4 czasu rzeczywistego i tak dalej. No i resecik powraca nam na 1. I jeszcze możemy użyć skrótu klawiszowego do tego. Możemy wcisnąć literkę A na klawiaturze, żeby zwiększyć upływ czasu, albo Shift A, żeby ten upływ czasu zmniejszyć. I kolejna ciekawa opcja to jest Time Warp. Tutaj może wskoczę do kokpitu, żebyśmy zobaczyli tutaj na tym zegarku, jak to działa. Jeżeli damy sobie plusik, to widzimy, że czas płynie po prostu szybciej. No i tu patrząc właśnie na tą wskazówkę, zauważyłem, co tu chodzi, że na przykład teraz jak mam 60, to 1 sekunda w czasie rzeczywistym to jest 60 sekund w symulatorze. Czyli tutaj widzimy, że pełny obrót sekundnika, tak, czyli 1 minuta trwa sekundę w czasie rzeczywistym. Więc mamy takie opcje przyspieszania czasu. Widzimy też, jak tutaj słońce się przesuwa i rzuca cień. I ten cień się przesuwa. I możemy sobie dać w drugą stronę, co z kolei cofa czas. Tak? W tej chwili cofam czas z szybkością też 60 sekund na sekundę. I oczywiście też tak możemy to sobie przyspieszyć. No i resecik zeruje, czyli czas płynie normalnie. Tak, czyli taka różnica jest tutaj między tym minusem a tym, że ten minus powoduje, że czas dalej płynie do przodu, tylko że na przykład 0,5 razy wolniej, 1/4 tylko czasu normalnie i tak dalej. A tu mamy, że co czas się cofa w ogóle. Dobrze. Także tyle, jeżeli chodzi o ustawienia czasu. Dalej mamy ustawienia pożarów. Tej opcji jeszcze nigdy nie widziałem, jak to wygląda, ale jeżeli to sobie włączymy, to jak czytałem w opisie, możemy sobie włączyć, że będą symulowane jakieś tutaj rozległe pożary. Te jakieś dzikie pożary, nie jak to tłumaczyć dobrze, ten wildfire. Czyli jeżeli na przykład włączymy sobie opcję, że tak, wypadek powoduje powstanie pożarów,
Czyli jeżeli, jak rozumiem, rozbije się samolotem, to może powstać z tego pożar. Ten pożar może się też rozprzestrzeniać, może tam po lesie, czy po tak, zabudowaniach. Także tutaj mamy takie opcje i mamy opcję ostatnią, wulkany. Tu możemy sobie włączyć aktywowanie jakiegoś wulkanu i wtedy możemy z tej listy pewnie wybrać jakiś wulkan, tylko ja teraz jestem w Polsce, gdzie wulkanów nie ma i może dlatego tak, tutaj nie mam żadnego wulkanu w pobliżu. Może jakbyśmy zaczęli tam lot gdzieś na, nie wiem, na Hawajach jest wulkan, koło Włoch gdzieś tam jest wulkan, więc wtedy moglibyśmy może zobaczyć jakąś erupcję wulkanu, może byłby jakiś pył, no sam jestem ciekaw, jakby to wyglądało. Też jeszcze nie widziałem tej opcji w działaniu. I zresetowałem sobie symulator, dlatego że wcześniej tutaj uszkodziła mi samolot wichura. A chciałem właśnie jeszcze wzbić się w powietrze i zobaczyć, jak wygląda na przykład lot w pewnych warunkach pogodowych. Na przykład tutaj wybrałem sobie Marginal Visual Flight Rule, czyli te minima da lot z widocznością. Tak wygląda tutaj metar pogodowy. Jest trochę wietrznie, 10 węzłów. Dobra, odpalmy sobie na szybko samolot autostartem, żeby nie przedłużać. Coś tutaj, okej, nie chciał mi odpalić. Dobra, jeszcze hamulec postojowy, światła. I też wypróbujmy sobie dodatek, który zainstalowałem w pierwszym odcinku o Flight Gear, gdzie pokazywałem launcher i tam zainstalowałem dodatek Spoken ATC, czyli taką namiastkę komunikacji z kontrolą lotów. Ja tu się połączę od razu z wieżą, jako że już jestem gotowy do startu. I tutaj Spoken ATC używa się klawisza Shift przecinek, żeby otrzymać komunikację z wieży, czyli damy Shift przecinek. Foxtrot Golf 7858, this is Warshawa Okeki Tower, QNH 1009 or 29.82 inches, wind at 230 degrees, 10 knots, runway 29, clear to take off. Ok, dostaliśmy komunikat, tak, dostaliśmy też informacje o ciśnieniu atmosferycznym, mam dobrze nastawiony wysokościomierz, jesteśmy na pasie 29. I mamy pozwolenie na start. Klap nie będę używał. Także hamulec zwolniony. Dobrze, tak na szybko się wzbije. Tutaj właśnie przy starcie samolot ma tendencję do oczywiście zjeżdżania w lewą stronę. Podniosę sobie jeszcze trochę punkt widzenia. I tutaj początkujący piloci często piszą tam na forach FlightGear, czy tam do twórców, że tak, mają z tym wielkie problemy, co z tym zrobić. No oczywiście trzeba użyć steru kierunku, żeby utrzymać się tutaj w osi pasa prawidłowo. Co może też nie być łatwe, zwłaszcza jak się używa klawiatury. I wzbijamy się. OK. No i tutaj zauważyłem, że zwłaszcza przy silniejszych wiatrach dosyć ciężko jest utrzymać ten samolot tak jakby w jakimś tam poziomie lotu, w jakim chcemy lecieć. Wydaje mi się to trudniejsze niż na przykład w Microsoft Flight Simulator. Tutaj też ogólnie realizm jest oddany maksymalny, nie ma czegoś takiego jak zmiana poziomu realizmu. Po prostu lecimy maksymalnie realnie, jak się po prostu da. Jedyna jakby opcja realizmu to jest po prostu model lotu zaimplementowany w samolocie, a Flight Gear ma tych modeli kilka. Ale to już po prostu zależy, jaki jest samolot. To pokazywałem też w pierwszym odcinku, omawiałem te wszystkie modele lotu oferowane przez Flight Gear. Dobrze, nawrócę teraz sobie. I tak widzimy też warunki pogodowe. Także nie za ciekawie to wygląda, jest bardzo niska widoczność. Fajnie też widać ten deszcz spływający na owiewce. Całkiem fajnie to wygląda. Dobrze, troszkę już też zmniejszę ciąg, żeby
wystarczy tego wzbijania się. Ok, lotnisko w zasięgu wzroku, jeszcze przynajmniej. Lecimy z wiatrem i tam będziemy lądować na 2.9. Czyli mniej więcej w te budynki tu muszę celować. Troszkę za blisko jestem tego pasa. Dobrze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze tu ma tendencję do wzbijania się i wleciałem w jakąś większą mgłę teraz. Tutaj lepiej się może szybciej myszą rozglądać. Ale tutaj jeszcze nic nie widzę. Dobra. Myślę, że mogę sobie nawrócić trochę na lotnisko teraz. Może trochę jeszcze zbić wysokość troszkę. Może nie aż tak gwałtownie. No, widoczność tragiczna, bo tutaj w jakiś opad deszczu wleciałem silny. Zobaczmy, co powie ATC. Foxtrot Golf 7858, wind 230 degrees, 11 knots, runway 29, clear to land. Dobrze, mamy clear to land. Na 2.9, czyli tutaj. Tu mamy lotnisko, dobra. Mamy pas nasz. Klapy, pierwszy poziom. Tutaj widzę, że jakaś roślinność się bardziej przez mgłę przebija. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd lekki w tym renderowaniu grafiki. Dobrze, wysuwamy dalej klapy, jestem za wysoko. Okej. Chyba się jakoś uda wylądować. Foxtrot Golf 7858, exit runway at first taxiway and taxi to platform. Welcome to our shuttle. Wiatr mnie tutaj zdmuchnął prawie. No, całkiem ciekawie się tu lata. Mam wrażenie, że trudniej niż w FSX-ie. Gdzie ja tu mogę zjechać? Tutaj i później w prawo. Dobra, klapy w górze.
ten spoken ATC też widzę, że dosyć fajnie działa. Przynajmniej mamy jakąś tam namiastkę komunikacji z wieżą. Zobaczmy, czy coś teraz powie spoken ATC. W sumie nie pamiętam, co nie zwróciłem uwagi na to, co dostałem poprzednio, jaki komunikat, więc zobaczmy teraz, co powie. Foxtrot Golf 7858, taxi to holding point runway 29 and report when ready. Mam robić taxi na 29. No, ciekawe, ja chciałbym gdzieś zaparkować. Chyba, że się przełączę na ground. Dobrze, także zostawmy tutaj ten samolot, nie będę już tam nigdzie kołował dalej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o warunki pogodowe w powietrzu i minima na Visual Flight Rule. No, całkiem fajnie się to prezentuje. Cała ta też pogoda w tym symulatorze. Także to tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć Wam!